7 października bieżącego roku Sejm przyjął ustawę zamrażającą ceny prądu dla określonych grup społecznych. Kto otrzyma prąd w starej cenie? Jakie będą limity? Co stanie się, kiedy przekroczymy ustawowy limit? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wysokie ceny prądu są jednym z najgorętszych, zaraz po węglu i gazie, tematów, które trapią miliony osób w naszym kraju. Zapowiadane podwyżki cen energii uderzają bowiem w bardzo newralgiczny punkt każdego człowieka. Dzisiejsze społeczeństwo bez energii po prostu nie może normalnie funkcjonować, w związku z tym każdy z nas jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się z jego cenami. Zarówno wysoka inflacja, wojna za naszą wschodnią granicą, ale i również przestarzałość naszego sektora energetycznego składają się na cenę, jaką widzimy na naszych rachunkach za prąd. Dziś jednak skupmy się na tym, co miłościwie panujący przygotowali dla nas, aby odwlec widmo horrendalnie wysokich rachunków za prąd. Mówię odwlec, ponieważ gdyby nie wybory parlamentarne, które mają odbyć się na następną jesień, rządzący nie byliby tak skorzy do tego typu posunięć. Widząc jednak, że rachunki są jednym z niezwykle ważnych wyznaczników zadowolenia społecznego, rządzący wolą przesunąć szok cenowy, jakiego doznamy, na przyszły rok. Dlatego też wsparcie otrzymujemy na właśnie 2023 rok, czyli rok, w którym będziemy decydować, kto będzie nami rządził przez następne 4 lata. Nikt jednak głośno nie mówi o tym, co wydarzy się po zakończeniu preferencyjnego okresu rozliczeniowego. A prawda jest taka, że ceny energii nie spadną. Jest to jednak temat na całkiem inne wideo. Skupmy się więc na tym, co aktualnie znajduje się na talerzu. Ustawa ma zamrozić ceny energii elektrycznej na poziomie tych z 2022. Limity, jakie obowiązują, to 2000 kWh dla wszystkich gospodarstw, ale oczywiście występują wyjątki od tej reguły. Gospodarstwa, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne, będą posiadać podwyższony limit do wysokości 2600 kWh rocznie. Najwięcej jednak, bo 3000 kWh otrzymają rodziny z kartą dużej rodziny, czyli takie, w których jest co najmniej 3 dzieci i więcej, oraz rolnicy. Oczywiście już sam ten podział wzbudza wiele emocji, bo czy nie jest logicznym, że rodzina wielodzietna może posiadać 3 dzieci, tak jak chociażby w moim skromnym przypadku, ale równie dobrze dzieci może być 2, a nawet 3 razy tyle. W takim przypadku limit ma się nijak do faktycznego zapotrzebowania takiego gospodarstwa. Istnieje również masę innych znaków zapytania. Co w przypadku, kiedy wynajmujemy mieszkanie? Licznik przecież umownie stoi na właściciela mieszkania. Co w takim przypadku? A co jeśli na wiosnę 2023 roku urodzi się komuś 3 dziecko? Będzie zaliczony jako rodzina wielodzietna, czy może jednak jako rodzina 2 plus 2 z dnia 31 grudnia 2022 roku? Ustawodawca zapomniał, że życie ludzkie jest niezwykle złożone i mnogość przypadków jest praktycznie nieskończona. Czuję więc podskórnie, że już niebawem ustawa zostanie zaktualizowana o nowe wyjątki. Ponadto warto w tym miejscu wspomnieć, że osoby, które ogrzewają swój dom prądem, a takich jest ponad 5% w skali całego kraju, mogą również liczyć na dofinansowanie od 1000 do 1500 zł. Jest więc to kolejna grupa społeczna, która w jakimś stopniu będzie ochroniona przed wzrostem cen energii elektrycznej. Co jednak stanie się w przypadku, kiedy przekroczymy limity ustawowe? No cóż, będziemy musieli zapłacić już normalną stawkę bez preferencyjnych warunków. A ile wzrosną ceny prądu? Już teraz podawane są stawki na 2023 rok i o ile w 2022 roku 1 kWh kosztowała około 72 grosze, o tyle w 2023 roku będzie to już 1,77 zł, czyli mamy do czynienia ze wzrostem o około 250%. Wyobraźcie sobie teraz, jak wyglądałyby Wasze rachunki za prąd, gdyby rząd nie wprowadził tej ustawy. Niestety, nie możemy odetchnąć z ulgą, myśląc o tym, że podwyżki energii nas nie dotyczą. Najgorszą wiadomością jest to, że firmy jak dotąd nie zostały objęte tego typu programem i podwyżka cen uderzy w nie z całym impetem. Owszem, rząd wspomina o ewentualnym wsparciu, ale na razie nic jeszcze nie zostało przesądzone. W związku z tym piekarnie, sklepy spożywcze, salony fryzjerskie, mechanicy i wszystkie inne firmy produkcyjne i usługowe. Każda branża będzie musiała zmierzyć się z nowymi kosztami. I tutaj tak naprawdę są dwa wyjścia.
albo podwyższyć ceny i wliczyć ten dodatkowy koszt w cenę produktów lub usług, lub zamknąć firmę. Jeżeli do tego dodamy wzrost kosztów prowadzenia biznesu poprzez podniesienie płacy minimalnej czy ZUS-u, efekt może być tylko jeden. A oczywiście za wszystko zapłaci klient końcowy. Wyższe ceny to spadek popytu i zmniejszenie się zamówień. To z kolei prowadzi do redukcji etatów i zamykania nierentownych firm. To prowadzi nas z kolei do zwiększenia bezrobocia i recesji gospodarczej. Jak więc widzicie, ceny prądu są bardzo ważnym elementem życia każdego z nas i nieważne, gdzie zostaną podniesione. Każdy z nas poczuje następstwa tej zmiany. W tym miejscu warto wspomnieć również o samorządach, które są w podobnej sytuacji co przedsiębiorcy. Oni również będą musieli zmierzyć się z ogromnym wzrostem cen i nawet przy wsparciu ze strony rządu podwyżki będą sięgały co najmniej 200%. Aby sfinansować budżet, muszą więc wziąć skądś pieniądze na opłaty na energię. Mogą więc albo zaciągnąć ogromny kredyt, albo wyłączyć prąd, albo bardzo mocno podnieść opłaty za śmieci, wodę, kanalizację czy nieruchomości, aby zebrać chociaż część potrzebnych środków. Ale również i w tym przypadku na końcu najbardziej poszkodowani są zwykli obywatele, ponieważ i oni będą musieli zapłacić za wyższe rachunki. Jak więc widzicie, cały nasz kraj jest systemem naczyń powiązanych i wystarczy zaburzenie w jednej jego części, aby pozostali odczuli w mniej lub bardziej dotkliwy sposób zachodzące zmiany. Chciałem wam jednak pokazać, że zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych nie powstrzyma inflacji i wzrostu cen. Dlatego też zachęcam was po pierwsze do analizy całej sytuacji, po drugie do przygotowania się na gorsze czasy. Szalejąca inflacja, spadek wartości naszej rodzimej waluty, czy chociażby wojna za naszą wschodnią granicą, wszystko to są czynniki, które powinny być dla was sygnałami ostrzegawczymi. Kiedy wychodzicie z domu i widzicie zbierające się na niebie czarne chmury, zabieracie ze sobą parasol i nikt nie dziwi się waszemu zachowaniu. Tak samo powinniście zrobić, kiedy widzicie, co dzieje się w gospodarce. Spłacajcie wasze zobowiązania, gromadźcie kapitał w postaci finansowych poduszek, ograniczcie konsumpcję i starajcie się zwiększać wasze zarobki. To recepta na przygotowanie się na najgorsze. Pamiętajcie, przezorny, zawsze ubezpieczony. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość i pokazał, co będzie działo się z cenami energii w Polsce. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do podesłania tego filmu swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.